Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Wam wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Mamy dzisiaj 30 odcinek i widzimy się na Warszawie Głównej, gdzie cały czas kładka jeszcze nie została oddana do użytku. Ale o konkretach jak zawsze, Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy Warszawie Głównej. Na kładce powstała już podłoga, barierki oraz zadaszenie. Od strony ulicy Kolejowej powstają powoli schody oraz miejsce do zawrotki aut. Na peronach powoli powstaje miejsce na windy, które będą prowadziły do kładki. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział. Zacznijmy sobie od kładki, bo tutaj trochę się wydarzyło. Po pierwsze, na powierzchni całej kładki mamy już zamontowaną podłogę i to jest właściwie już gotowe od dłuższego czasu, wręcz bym powiedział, ale długo nie było odcinku, więc muszę Wam zrobić o tym też update. Ponadto mamy dach zamontowany na kładce nad schodami od Alei Zlimskich na perony. Od drugiej strony jeszcze nie ma w ogóle dachu, bo tam jeszcze powstają do końca schody. Chociaż z tego co widzę, nawet dach już faktycznie powstaje. A nie, mamy dach od ulicy Kolejowej, sprawdziłem, tam też mamy dach i poręcze są zamontowane. Co ważne, no mi się bardzo nie podoba design tego dachu. Czy to jest tutaj taka zwykła blacha, bardziej mi chodzi o to, jak jest ona umiejscowiona. Jest na równej powierzchni, jest równo postawiona, a nie tak jak jest cała konstrukcja kładki. Tutaj się podnosi, obniża w niektórych miejscach. Dach jest po prostu na równej powierzchni, przez to taka powstaje trochę pusta przestrzeń nad kładką, nad dachem dokładniej. Tutaj dziwnie wygląda. Według mnie to trochę psuje design, jak to ona wyglądała tutaj bardzo futurystycznie, nowocześnie. To tak teraz już trochę nie wygląda. Są już zamontowane barierki w większości na kładce, jak i również na schodach, również od ulicy Kolejowej czy Alei Zoimskich. I w niektórych miejscach zostało, ponieważ jest zimno aktualnie, stworzone takie specjalne tunele pozamykane, to aby można było pracować bezpośrednio wewnątrz kładki na bardziej zaawansowanym etapie wykańczania. Także tak to tutaj wygląda. Z innych jeszcze informacji, które mogę tutaj spokojnie powiedzieć, to jest to, iż na peronie właściwie no te kładki i te zejście, schody wyglądają już prawie jakby były gotowe. Trochę ciekawe wyglądają też te daszki bezpośrednio nad schodami, wyglądają jak takie druga warstwa schodu bezpośrednio poukładana nad tym. No i tutaj na zdjęciach możemy zobaczyć, że jeszcze powstawały i były montowane. Pewnie już teraz jak to oglądacie, bo te zdjęcie mają tam z parę dni, jest już to w całości gotowe. Także tak to wygląda. Od Alei Zoimskich, jeszcze z konkretów, nie widzimy w ogóle jeszcze powstającego chodnika. No i windy tutaj też nie ma, ale jest już przygotowane miejsce, gdzie będą windy. No i dokładnie tak samo jest również na peronach. Zostały już zrobione te miejsce, te dziury, gdzie faktycznie winda będzie zjeżdżać w dół. Całe te części techniczne, okablowanie, no i cała część windy, która będzie się przemieszczać, to już faktycznie się tutaj pojawia powoli. Oczywiście nie mamy żadnego jeszcze rusztowania, nie mamy też samych wind, ale faktycznie widać, że tutaj też prace idą w związku z tym, co możecie to zobaczyć na zdjęciach bezpośrednio pod kładką, gdzie podleciałem, tam gdzie mniej więcej w przyszłości będzie winda. Także też tutaj to ewidentnie widzimy, że to faktycznie tutaj wszystko powstaje. Od drugiej strony, czyli od ulicy Kolejowej, możemy zobaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, nowe rondko, które powstało całkowicie. Nie wiem do końca po co, bo mało sądzę, że osób z tej strony będzie podjeżdżać samochodem tylko i wyłącznie pod kładkę, żeby kogoś zostawić. No ale jest takie tutaj rondko, żeby trochę wydać jeszcze więcej pieniędzy. Z bezpośrednim też dalej podjazdem do części technicznej Warszawy Głównej, czyli miejsca skąd cała stacja, torowisko i tak dalej jest zarządzane, więc to jest trochę dalej poukładane, ale to wszystko jest tutaj też połączone. Jest taki ładny chodniczek, taka ładna droga, bym powiedział, ta droga najbardziej mi się podoba z tego wszystkiego tutaj. Ona wygląda bardzo futurystycznie według mnie. No i ona faktycznie jest tu zamontowana, z oświetleniem, wszystko ładnie, pięknie.
jak nie tutaj, także to jest akurat dosyć ciekawe. Ponadto widzimy, że powstał już chodnik wzdłuż ulicy Kolejowej dalej, tutaj do okładki. Jeszcze nie w całości, ale powoli powstaje. I taki mały chodniczek do windy, której też jeszcze nie mamy, ale tutaj będzie powstawać niedługo. Jest już zamontowane. Jest powoli tutaj wylewana część betonowa na dole, aby faktycznie utworzyć konstrukcję, na której kładka, znaczy winda, będzie się też tutaj znajdować. Ogólnie kładka jest bardzo szeroka, a dojście do niej będzie trochę trudniejsze w ulicy Kolejowej, bo brakuje jednego przejścia dla pieszych bezpośrednio od tych bloków. No ale no cóż, niestety tak to wygląda, jak to wygląda. Trzeba będzie trochę pójść na okrągło, ale sądzę, że mieszkańcy i tak będą zadowoleni, że będą mieli tak szybkie dojście na drugą stronę i faktycznie do autobusów na Alejach Zimskich będą mogli bardzo dobrze się tutaj stąd skomunikować. Czy również na Warszawę Główną, czy tam tymczasowo, jak to woli, tak woli. Kolejne informacje, które też są dosyć ciekawe, to jest to, iż jedna z części Warszawy Głównej została otwarta. Nie do końca wiadomo, po co ona powstała. No wiadomo, no kiss and ride, miejsce dla taksówek, czy zawrotka dla autobusów, zawsze przydatne funkcje. Tylko czemu to jest w takiej lokalizacji? Czemu to jest tutaj, a nie faktycznie tam, gdzie byłoby to potrzebne? No jest, tak jak to widzicie teraz na zdjęciach, jest tego K plus R, no bardzo dużo. Jeszcze na zdjęciach w sumie to widzę, że już było otwarte. Jest też parking rowerowy i bezpośrednio do tego parkingu rowerowego od głównej części ulicy Towarowej jest poprowadzony ciąg pieszo-rowerowy, którym faktycznie rowerzyści w normalny sposób mogą dojechać na parking rowerowy. A nie tak jak to czasami jest obecne, czyli jest parking rowerowy, ale rowerzysta do niego legalnie nie może nigdzie dojechać na rowerze, tylko musi pójść piechotą. Także to zostało na szczęście dobrze zrobione. Jest ładnie to zrobione w całości. Są ładne chodniczki, jest to ogólnie, bym powiedział, że wygląda to wspaniale. Ta łezka, taka kropelka, jak zwał, tak zwał, z tym przejściem dla pieszych, jest to wszystko ładnie oznakowane. Tylko jest tu taki mały problem, o którym Sykut wam powie. Czy w ciekawostce oczywiście. Znajduję się teraz w miejscu, gdzie jest postój dla taksówek, kiss and ride, co oznacza całuj i jedź po polsku, co tak naprawdę oznacza, że możemy się tutaj zatrzymać do 2 minut, wysadzić kogoś i jechać dalej. Oraz znajduje się tutaj również miejsce dla rowerów, gdzie można odstawić rower. Problem jest taki, że niestety nikogo tutaj nie ma. To miejsce jest bezużyteczne, dlatego że nie ma bezpośredniego dojścia do stacji. Co oznacza, że musimy iść naokoło, z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No dokładnie, jak widzicie na zdjęciach z zimy, kiedy już faktycznie ten śnieg spadł, kto z tego skorzysta? No właśnie, ja też nie do końca wiem, bo jest to na tyle daleko od ulicy Towarowej, że trzeba zrobić naprawdę dosyć niezły objazd, żeby tu dojść faktycznie. K plus R tak daleko, z takim dalekim dojściem nie wypali, ponieważ normalnie mieszkańcy czy osoby, które by chciały podwozić w ogóle pod tą stację, jeśli takie się znajdą, będą podjeżdżały bezpośrednio pod ulicę Towarową, gdzie też jest miejsce, gdzie spokojnie można się zatrzymać. No zobaczymy, jak to będzie wszystko się tutaj dalej rozwijać. Na razie tak to wygląda. Gdyby to było chociaż miejsce do zwracania, nie wiem, jakichś autobusów, autokarów, i stamtąd byłby jakiś bezpośredni wyjazd na ulicę Towarową w drugim kierunku, to może by to miało większy sens. Ale tak jak to wygląda aktualnie, nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego sensu niestety. I też nie widać żadnych osób, które by faktycznie z tego korzystały, bo tak jak na zdjęciach tam jeszcze z zimy możecie zobaczyć, to faktycznie jedyne jakie wykorzystanie to jest parę osób po prostu przyjechało do testów. Jeden rower był faktycznie zaparkowany na tym parkingu rowerowym i to pewnie z obsługi ktoś był, albo od muzeum, stacji muzeum. A z jeszcze ciekawostek to mogę powiedzieć tylko tyle, że nikt nie parkował tutaj na tych miejscach K plus R, bo widać ewidentnie, że nikt nawet nie widział, gdzie są miejsca K plus R, bo po prostu po nich przejeżdżali po śniegu, bo ich nie widać całkowicie. Także tak wygląda Warszawa Główna. Trochę się tutaj zmieniło, ale jeszcze nie jest w całości gotowa, bo kładka cały czas nie została oddana. Nie wiem cały czas, kiedy zostanie to skończone, sądzę, że jeszcze trochę poczekamy. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jutro pewnie się pojawią w końcu, po długim czasie czekania, przystanki, których trochę jest, nowych, zielonych w Warszawie. No i jeżeli chcecie jeszcze więcej na ten temat porozmawiać ze mną i z innymi osobami, które tutaj oglądają moje filmy na kanale, zapraszam na mój serwer na Discordzie, do którego macie link w opisie. I teraz powinno mi wam wyświetlić w karcie. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach.
na moim kanale. Jeśli teraz trochę słyszeliście, że mówię przez nos, to faktycznie tak jest, byłam trochę go zatkanego. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!